innego Boga, który by był jak Bóg nasz. Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego, wielki jest Bóg nasz Pan. Nie ma innego Boga. Nie ma innego Boga, który by był jak Bóg nasz. Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego, wielki jest Bóg nasz Pan. Wielbić mego Pana chcę, bo On godzin chwały jest. Odnuwalnia mnie samo drogą. Wielbić mego Pana. Wielbić mego Pana chcę, bo On godzin chwały jest. Odnuwalnia mnie samo drogą. Mój Pan żyje, żyje. Opłoką moją On, niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. Mój Pan żyje, opłoką moją On, niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. Nie ma innego Boga, który by był jak Bóg nasz. Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego, wielki jest Bóg nasz. Nie ma innego Boga. Nie ma innego Boga. Nie ma. Który by był jak Bóg nasz. Wielki jest Pan, wspaniałe dzieła Jego, wielki jest Bóg nasz Pan. Śpiewajmy, wielbić mego Pana chcę. Wielbić mego Pana chcę, bo On godzin chwały jest. On uwalnia mnie samo drogą. Wielbimy Cię, Panie nasz, wywyższamy Twoje imię, wielbić. Wielbić mego Pana chcę, bo On godzin chwały jest. On uwalnia mnie samo drogą. Mój Pan żyje. Mój Pan żyje, opłoką moją On, niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. Mój Pan żyje, opłoką moją On, niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. Mój Pan żyje. Mój Pan żyje, opłoką moją On, niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. Mój Pan żyje, opłoką moją On, niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. Chciałbym dzisiaj mówić na temat żarliwość o dom Pana, o dom Twój, żarliwość o dom Twój. W starym tłumaczeniu, tym, które mam przed sobą, jest napisane: pożera mnie. Natomiast w nowszym tłumaczeniu, tym, którym także dysponujemy, jest napisane: żarliwość o dom Twój pochłania mnie. To jest mniej więcej to samo,
A więc żarliwość o dom Twój pożera mnie, żarliwość o dom Twój pochłania mnie. I przypuszczam, że już większość z Was wie, z jakiego fragmentu został ten cytat wyjęty. Ten fragment znajduje się we wszystkich czterech Ewangeliach, ale ja chcę go przeczytać z Ewangelii Jana. Z Ewangelii Jana, rozdział drugi. Drugi rozdział Ewangelii Jana od wiersza 13, od wiersza 13 do wiersza 17. A więc proszę bardzo, aby to było albo wyświetlone, albo abyście otworzyli wasze Ewangelię i popatrzyli na ten fragment, powtarzam raz jeszcze, rozdział drugi Ewangelii Jana od 13 wiersza. A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Kochani, gdybym was dzisiaj, nie wszystkich razem, nie ogół, ale pojedyncze osoby zapytał, jak myślicie, gdzie mieszka Bóg? Jak myślicie, gdzie przebywa Bóg? No oczywiście to by zależało od tego, kogo pytam, bo być może znalazłyby się wśród nas jednostki, które by powiedziały, no jak to gdzie? W tabernakulum. Bo tak się mniema, tak się sądzi w niektórych społecznościach, że Bóg mieszka w tym zawsze oświetlonym, na czerwono, maleńkim tabernakulum, które jest przy ołtarzu albo na ołtarzu. No, nie znajduję, przyznaję na to, uzasadnienia w fundamencie chrześcijańskiej wiary, jaką jest Pismo Święte. Może ktoś inny powiedziałby, no jak to gdzie, gdyby to był na przykład Izraelita, w świątyni. No ale problem w tym, że tej świątyni nie ma. Została zburzona. Nie ma jej. No więc też nie byłoby to zgodne z prawdą. Może ktoś inny wpadłby na inną odpowiedź i powiedział, no jak to, gdzie Bóg mieszka w niebie. Przecież tam go widział Izajasz i w 6 rozdziale swojej księgi to opisał. Tam także widział go Jan na wyspie Patmos, jak siedzi na tronie wielkim i wyniosłym. A przecież modlimy się, powiedziałby ktoś, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A więc ktoś mógłby odpowiedzieć, tak, on jest w niebie, on mieszka w niebie. No więc na taką odpowiedź musiałbym powiedzieć tylko amen. Zgadza się. Ona jest zgodna z Pismem Świętym. Bóg mieszka w niebie. Ale to nie byłaby kompletna odpowiedź. To nie byłaby całkowita, pełna odpowiedź. Bo w liście pierwszym apostoła Pawła do Koryntian, w 3 rozdziale, w 16, 17 wierszu, a także potem w 6 rozdziale, w 19 wierszu, co za chwilę przeczytamy, jest napisane, że oprócz tego, iż Bóg mieszka w niebie, jeszcze gdzieś zamieszkuje. A pewnie się już domyślacie, gdzie. Paweł zadaje retoryczne, a więc bez odpowiedzi pytanie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? A więc okazuje się, że Bóg, który mieszka w niebie, wedle wypowiedzi apostoła Pawła mieszka także, jeszcze raz to przeczytajmy, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? A w dalszy wiersz powiada, jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynią Bożą jest, albowiem świątynia Boża jest święta,
a my nią jesteśmy. Paweł pisał list, więc pisał do Koryntian, wy nią jesteście, ale nie będzie to grzechem, jeśli powiemy, a my nią jesteśmy. I jeszcze jedno miejsce, 6:19. Ten sam list, 6:19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych. To jest drugie miejsce, ale jest jeszcze i trzecie autorstwa tego samego Pawła, 6, tym razem już drugi list do Koryntian, 6:16. 6:16. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami, a więc posągami, bałwochwalstwem i tak dalej. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Chciałbym o dwóch sprawach dzisiaj wspomnieć, o dwóch prawdach związanych ze świątynią dzisiaj wspomnieć. O tej optymistycznej i może trochę mniej optymistycznej. Na czym polega ta optymistyczna wiadomość? No, polega na tym, że ciała nasze są świątynią Ducha Świętego, że w osobie Ducha Świętego sam Bóg zamieszkuje w ciałach naszych. A więc jesteśmy świątyniami Boga. Świątyniami Boga, bo Bóg dzisiaj, jak powiedział apostoł Paweł, nie mieszka już w świątyniach ręką uczynionych. Kiedyś tak. Ale dzisiaj już nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych, ale wybrał sobie coś ważniejszego, coś bardziej intymnego. Mianowicie ciała nasze. Kiedyś w Starym Testamencie było tak, że kiedy ludzie chcieli się spotkać z Bogiem, musieli iść dokąd? Do Jerozolimy. Bo tam w Jerozolimie stała, zbudowana była świątynia. Jak wiecie, ta świątynia składała się jakby z trzech elementów, z trzech segmentów. Tym najbardziej wewnętrznym segmentem było miejsce zwane Najświętszym. Było to niezwykłe miejsce. Obite skórami, obite złotem i panowała tam wieczna cisza. A więc panowała tam bezustanna cisza. Nie było tam okien, w związku z tym nie było światła. We wnętrzu tego miejsca najświętszego stała skrzynia przymierza. Tak się nazywała, także kosztownie, misternie zrobiona. W tej skrzyni znajdowały się trzy rzeczy. Tablice, a więc tablice przykazań Bożych, które Mojżesz otrzymał na górze, laska Arona, która zakwitła, i dzban z częścią manny, którą Izrael zbierał na pustyni. I tylko tyle. I do tego miejsca mógł wejść tylko raz w roku i to najświętszy kapłan. Jeśli by ktoś tam wszedł nieupoważniony, to mogło się zdarzyć to, co się zdarzyło z synami Arona, że ofiarowując przy ołtarzu ogień, a więc ofiarę, kadzidło, zostali przez Boga zabici. Kapłan, który tam wchodził, musiał także tam wchodzić pod osłoną krwi baranka. A więc wchodził pod osłoną krwi baranka. Zapomniałem powiedzieć, że nad skrzynią przymierza stały dwa cheruby. I mówiło się, i tak się wierzyło, że między tymi dwoma cherubami mieszka obecność Boża. Bóg sam przebywał
swoją chwałą wśród, między tymi cherubami. I to było to pierwsze miejsce. Drugie miejsce to miejsce święte. Nie najświętsze, ale święte. I tam mogli przychodzić Izraelici, ofiarowywać swoje ofiary. Tam też oczekiwali na wyjście kapłana z miejsca najświętszego. A więc było to miejsce, gdzie oddawano chwałę Bogu, gdzie Boga czczono, gdzie Boga wielbiono. I było jeszcze trzecie miejsce, zwane przedsionkami, przedsionki. No i właśnie w tym trzecim miejscu, w przedsionkach, odbywało się coś, co nam przypomina współczesne tak zwane odpusty. A na czym te odpusty polegają, to wiecie. Wokół kościołów stoją stragany, a na tych straganach sprzedaje się rzeczy, powiedziałbym tak, godziwe, no nie budzące wątpliwości. Ale muszę wam powiedzieć, że kiedyś, kiedy byłem w Licheniu, a byłem tam, byłem wzburzony, byłem zbulwersowany. I gdyby nie przyjaciel, który był przy mnie, to prawdopodobnie postąpiłbym podobnie jak Jezus z tym straganem i być może go nawet przewrócił. Bo tuż obok świątyni stały rzeczy do uprawiania wszeteczeństwa, nieczystości. A więc to, co się nabywa w seks shopach, w seks sklepach dla mężczyzn i dla kobiet. Myślę, Panie, jak to jest możliwe? Dlaczego nikt tego nie poprzewraca? Dlaczego nikt z oburzeniem niczego nie mówi tym sprzedawcom, którzy się ośmielili rzeczy niegodziwe, wulgarne postawić tuż obok świątyni? No i tam właśnie w przedsionkach świątyni Bożej, a więc świątyni, miejscu, gdzie mieszkał Bóg, także i w tamtym czasie ustawiano stragany, a na nich, jak słyszeliśmy, sprzedawano, handlowano, przekrzykiwano się, wymieniano pieniądze, a więc biznes. A więc przy tym zapewne też i oszukaństwa, bo to zawsze tak bywa. Biznes jest biznes, jak mówią Amerykanie. Tutaj zwracam się do wszystkich, którzy jakikolwiek biznes mają. To nie może być tak. To nie może być tak. Jak powiedział mi kiedyś jeden brat dawno, dawno temu. W zborze to ja jestem bratem, ale w biznesie jestem biznesmenem i muszę zdzierać i muszę ciągnąć. I tam już świętość mnie nie obowiązuje. Tak być nie może. To nie znaczy, że biznes jest biznes. A zatem biznes robimy wszelkimi sposobami, wszelkimi metodami. Tu niestety o tym zapomniano. Na pewno zapomniano. Bo tuż przy miejscu świętym, mało, tuż przy miejscu najświętszym, uprawiano to, co się uprawia dzisiaj na targowiskach, handluje, sprzedaje, a nierzadko także oszukuje. I zdumiewający jest fakt, że gdy Pan Jezus przyszedł po raz pierwszy do Jerozolimy, bo wedle Ewangelii Jana to było pierwsze przyjście Pana Jezusa do Jerozolimy. Wcześniej działał w Galilei, w Kanie Galilejskiej, Kafarnaum, Nazarecie. A tym razem postanowił pójść do Jerozolimy. I zdumiewający jest fakt, że po przyjściu do Jerozolimy nie poszedł zwiedzać jej zabytków, architektury, piękna, historii, ale pierwsze kroki skierował do Jerozolimy, do świątyni. Skierował kroki swoje do świątyni, ponieważ był świadomy, że świątynia ta wymaga czego? Oczyszczenia. Oczyszczenia. Że została sprofanowana, że została skalana, że ci ludzie czynili tam coś, co jest niegodziwe, czego nie powinno być w świątyni, co nie mogło mieć miejsca w świątyni. Poszedł więc tam i zwróćcie uwagę,
Jak zareagował? Nie podchodził do kupców, sprzedawców. Bądźcie łaskawi, opuśćcie to miejsce. Bądźcie łaskawi, tak jak to się nasza, jak prezydent Walc w Warszawie. Tak. Kiedyś przekomarzała z kupcami na placu Defilad. A oni strajkowali, a oni się burzyli, bo nie chcieli się stamtąd usunąć. Strajkowali, burzyli się, musiała interweniować policja i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus takiej metody nie zastosował. Popatrzcie, jak bardzo radykalnie Pan Jezus postąpił. Ja nie chciałbym być w skórze żadnego z tych kupców, bo by mi się mogło oberwać. Bo Pan Jezus skręcił bicz i co zrobił? No potraktował ich tak, jak byli tego godni. Po prostu przepędził ich tym biczem. No i mówcie mi o miłości Jezusa. No gdzież ta miłość? Ktoś by mógł powiedzieć, Panie, a co z Twoją miłością? Moglibyśmy tak powiedzieć? Moglibyśmy tak powiedzieć. Ale widzicie, sytuacja wymagała tego, aby Boży Syn był absolutnie stanowczy. Nie pobłażał, nie ustąpił. Taka była jego reakcja. Miłość jest miłością, ale prawda jest prawdą. Nie można miłością przykrywać grzechu. Nie można mówić, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Tak śpiewają kibole na stadionach. No ale tu Pan Jezus w ten sposób nie postąpił. Skręcił bicz. To jest jedyny raz, kiedy tak postąpił. Chodziło o co? Chodziło o świętość, chodziło o czystość. Chodziło o usunięcie tego, co nieprawe było w tej świątyni. I Jezus tego dokonał. I wtedy uczniowie sobie przypomnieli, o, przecież jest napisane u proroków starotestamentowych, że żarliwość o świątynię, o dom Boży tak go pochłania. On jest tak pochłonięty świętością o dom Boży, że nawet nie przykrył tego miłością, tylko postanowił tak radykalnie postąpić. I to jest ta rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Kochani, Biblia mówi, że ciała nasze są świątynią. Nie ma dzisiaj świątyni w Jerozolimie, ona została zburzona. Bóg dzisiaj nie mieszka w katedrach, w kościołach ręką uczynionych. Powiedziałem na wstępie, cytując Pismo Święte, że dzisiaj Bóg chce być w tak intymnej społeczności z nami, że nie musimy iść do Jerozolimy, aby się z Nim spotykać. Nie musimy iść nawet tam czy tam na pielgrzymkę, aby się z Nim spotykać. Ciała nasze są Jego świątynią. A więc Bóg chce mieć z nami dzisiaj jeszcze większą intymność, bliskość niż nawet w ogrodzie Eden, do którego przychodził, aby się spotykać z Adamem i z Ewą. Ale kochani bracia i drogie siostry, to nas do czegoś zobowiązuje. To pociąga za sobą niezwykłą odpowiedzialność, naszą odpowiedzialność. Bowiem musimy pamiętać, albo inaczej, zastanowić się, w której części nas ten Duch Święty, ten Bóg przebywa. Chciałoby się powiedzieć, no świątynia jest tego wzorem. Bo świątynia rzeczywiście jest symbolem, jest wzorem. W świątyni Bóg mieszkał w miejscu najświętszym. No a w której części naszego życia, naszej istoty mieszka Bóg? W naszym duchu. Nasz duch, ludzki duch jest tym miejscem najświętszym, jeśli narodziliśmy się na nowo, tak powiem. Jeśli narodziliśmy się na nowo, ja wiem, że dla niektórych to stwierdzenie może niewiele oznaczać, bo nie są przyzwyczajeni do sloganów chrześcijańskich. Ale jeśli świadomie, z całą odpowiedzialnością pokutowaliśmy, nawróciliśmy się i mówiliśmy, Panie, zamieszkaj w moim sercu, to gdzie On mieszka?
to w którym miejscu On się znajduje? W sercach naszych. Dlatego mówimy, serca nasze są świątynią Ducha Świętego. I On tam zamieszkuje. On tam jest. Kochany, nie musisz lecieć do Medjugorje, nie musisz lecieć do gdzieś tam Jerozolimy albo udawać się w daleką wędrówkę dalej lub krócej, żeby spotkać Boga. Szukaj Go tu, jeśli jesteś wierzącym człowiekiem. Tu Go szukaj. A wy na to? Amen. Tu Go szukaj. Twoje i moje serce jest Jego świątynią. I teraz idziemy dalej w tych pozytywnych naszych wnioskach. Powiem tak. Skoro On tam jest, to jaki On jest? Jako kopciuszek? Maleńka laleczka? Słuchajcie, przecież ten Bóg jest Bogiem, którego wszechświat ogarnąć nie może. A to co? Ten, który jest w nas, to jest jaki? Inny Bóg? My nie jesteśmy bałwochwalcami, żebyśmy wierzyli, że jest dwóch Bogów. Albo trzech. Wierzymy, że jest jeden Bóg. Prawda? Jeden czy dwóch? Jeden Bóg. Skoro jeden Bóg, to jest to ten sam Bóg, którego wszechświat ogarnąć nie może. I ten jeden Bóg, potężny Bóg, stwórca nieba i ziemi, ten potężny Bóg, który stworzył nas na podobieństwo i wyobrażenie swoje, poprzez nowonarodzenie się, poprzez przyjęcie Jezusa i Ducha Świętego do naszych serc, zamieszkuje w nas. Ciała nasze nagle poprzez nowonarodzenie stały się świątynią, serca nasze stały się miejscem najświętszym, którym zamieszkuje ten wielki, potężny, wszechmocny Stwórca nieba i ziemi. Dobrze. Cieszę się, że ktoś powiedział amen. Przez jaki czas On zamieszkuje w naszych sercach? Wtedy, kiedy jesteśmy w kościele Betel, w Ustroniu, tacy wszyscy pobożni, poważni, a wychodzimy stąd, to On tu zostaje, a my wychodzimy? A my idziemy już bez Niego? Jak sobie to wyobrażamy? Nie, nie, On jest z nami po wszeczasy. Pan Jezus powiedział o Duchu Świętym, On będzie z wami aż do skończenia świata. Jesteś tu, On jest w twoim sercu. Wychodzisz stąd, On tu nie pozostaje, On idzie z tobą do domu. Jesteś w drodze, On jest z tobą. Gdziekolwiek jesteś, On jest w twoim sercu, bo twoje serce, moje serce jest Jego świątynią, miejscem Jego zamieszkania. Jeszcze was to z ławek nie podnosi, bo mnie już. Halleluja, halleluja. O, halleluja! Śpiewamy w jednej pieśni, nigdy nie będę już sam. Nauczcie się tej pieśni, jeśli nie znacie. Nigdy nie będę już sam. On jest ze mną tutaj. On jest ze mną w pociągu, gdy jadę. On jest ze mną w samochodzie, gdy jadę. On jest ze mną, bo moje serce dzięki temu, dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że narodziłem się na nowo, stało się świątynią, Jego świątynią. Miejmy to na względzie. Nie pochylajmy tak często naszych głów w zasmuceniu, przygnębieniu. Wejrzyjmy w siebie. Radujmy się z tego, że wielki, wszechmocny Bóg mieszka w nas. Bo wiesz, to jest nie do zrozumienia. No dobrze, a wszystko możesz zrozumieć, objąć swoim maleńkim, to znaczy, przepraszam, wasze są duże. Czy ja wszystko mogę objąć swoim maleńkim ptasim móżdżkiem? Niewiele mogę objąć nim. Dlatego tu jest wymagana wiara. Wierzymy, bo jest tak napisane. Jest tak napisane, więc dlatego ja w to wierzę, że ciało moje jest świątynią Ducha Świętego. No dobra, ale idźmy dalej, bo czas przyspiesza. Skoro On tam mieszka, to pociąga za sobą też pewną prawdę, którą wróg chce zakryć, abyśmy tego nie poznali. Brak poznania nas gubi.
Skoro ten wielki, potężny Bóg tam mieszka, to wraz z Nim przebywają w nas i także Jego przymioty, cechy. A jedną z Jego pierwszych cech jest to, że On jest wszechmogący. Że On jest wszechmogący. I ten wszechmogący Bóg mieszka tu. No i co dalej? Twoje ciało, moje ciało, zgodnie z tym, co powiedziałem, że On tu mieszka, ma być jakby Jego, znaczy możemy tę wszechmoc Boga przez nasze ciało transmitować, przekazywać. Pozwólcie, że się posłużę przykładem mojego przyjaciela Reinharda Bonke, który mówi, że ciało wierzącego człowieka to jest tak jak potężna, czy no tak, serce człowieka, nie ciało, serce człowieka jest jak potężna atomowa elektrownia. Ogromna moc, która potrafi oświetlić tysiące miliony żarówek. Rozbłysnąć może tysiące miliony żarówek. Mogą być poruszane potężne silniki. No bo moc jest w tej elektrowni. A tą elektrownią są nasze serca. Nie nasze serca. Bóg, który mieszka w naszych sercach. A wy na to amen. No ale tam w tej elektrowni ta moc może być skumulowana, może być magazynowana i nic się nie musi dziać. W domach dalej może być ciemno. Silniki dalej mogą być unieruchomione. Zgadza się? Co trzeba, żeby w te ciemności w okolicznych domach rozbłysły, żeby światło zostało im przekazane? Co jest potrzebne? Ja się teraz w elektryka zabawię. Co jest potrzebne? Przewody, druty, ktoś tam mi podpowiada. Tak, może być elektrownia, ale jeśli nie ma drutów podłączających do domu prądu, no to wszystko nie będzie funkcjonować. Muszą być druty. A co w naszym przypadku symbolizują te druty? Czym są w naszym przypadku te druty? W imieniu moim, powiedział Pan Jezus, na chorych, no, druty, ręce kłaś będą. Czytamy, że Pan Jezus wysyłał swoich uczniów, a oni szli z miejsca na miejsce, na chorych ręce wkładali, a chorzy byli uzdrowieni. Kiedyś szło takie dwie elektrownie. Chodzi o Piotra i Jana. I zobaczyli taką ciemną żarówę siedzącą, od 40 lat nie świeciła. Podeszli, jak pamiętacie, to są oczywiście moje takie przesadne stwierdzenia, ale w Dziejach Apostolskich jest powiedziane, że gdy Jan i Piotr wchodzili do świątyni, zobaczyli tam człowieka sparaliżowanego od 40 lat. I on wyciągnął ręce, żeby żebrać, żeby mu dali pieniążki. A Piotr i Jan powiadają: człowieku, my srebra i złota nie mamy, ale to, co mamy, to ci dajemy. Włożyli na niego ręce i nagle zaiskrzyło, zadziałał silnik, a on się zerwał i zaczął podskakiwać. Aleluja! Potrzebne były druty. Potrzebne były ręce. A w innym przypadku Paweł przyszedł na pewną wyspę, a tam na tej wyspie był prokonsul zarządzający tą wyspą i on chciał posłuchać Pawła. I Paweł wszedł do jego domu i zaczął mu głosić o Chrystusie. Ale obok tego prokonsula był czarnoksiężnik, wróżbita. Nazywał się Bar Jezus, a więc przeciwnik. Ktoś, kto się sprzeciwiał, ktoś, kto chciał nie dopuścić do tego, aby prawda Ewangelii dotarła do tego prokonsula. I wtedy Paweł coś bardzo ciekawego powiedział. Ty, synu diabelski, okazuje się, że tymi, którzy się sprzeciwiają naszemu poznaniu Chrystusa, są synowie diabelscy i córki diabelskie. Przeciwnicy prawdy, powiada Paweł, przeciwniku prawdy, synu diabelski. I Paweł wyciągnął swój drut i
tamten nagle oślep. Halleluja! W ten sposób nie postępujmy. No ale Paweł tak postąpił. To jest jeden, jedyny przypadek, kiedy zamiast uzdrowienia jest choroba. No więc Pan mieszkający w nas potrzebuje naszych rąk, naszych drutów, abyśmy mogli dotykać ludzi. Dlatego powiedział Pan Jezus: w imieniu moim na chorych ręce kłaść będą, a chorzy zostaną uzdrowieni. Nie naszą mocą, powiedział Piotr, nie naszą siłą, ale mocą Jezusa Chrystusa, który mieszka w nas. To się dzieje. To się dzieje. Prąd może dopływać do naszego domu. Może być tam, jak się to nazywa, ta skrzynka bezpiecznikowa i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze takie maleńkie urządzonko, które jeśli go nie przekręcimy, to choć prąd jest w naszym domu, to nie będzie pracował. A więc jeszcze coś takiego jak wyłącznik, prawda? Może być prąd w domu, ale jeśli my wyłącznika nie włączymy, to prąd nie będzie pracował, to żarówka się nie zaświeci. I teraz dochodzimy do pewnej prawdy, którą wróg absolutnie chce ukryć. Kochani, nasze serca są świątynią Ducha Świętego. Ale są pewne przeszkody w nas, wyłączniki, które uniemożliwiają przepływowi mocy Bożej przez nasze życie. Te wyłączniki. Już wam mówię, o czym myślę. W liście Pawła do Galacjan, w 5 rozdziale, Paweł mówi tak. Mówi tu o tym wnętrzu, gdzie mieszka duch, a więc tym, już sobie powiedzieliśmy, tej elektrowni między innymi, a więc nasze serce, nasz duch. Ale teraz Paweł wskazuje na dziedzińce. Więc coś, co jest dalej niż to wnętrze. Bo jak powiedziałem, człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. I teraz jesteśmy właśnie na dziedzińcu. A więc w tych przedsionkach, oto Paweł nam pokazuje na te przedsionki. Duch Bóg mieszka w miejscu najświętszym. Nie ulega wątpliwości. Pan Jezus mówi, to jest dom mojego Ojca. On tu mieszka. Ale tam gdzieś w przedsionkach kupczyli. Odbywały się cielesne procedury. I Paweł mówi, że może być taka sytuacja, że ciała nasze, że Duch Boży mieszka w nas, ale gdzieś w przedsionkach rozstawione są stragany. Jakie to są te stragany? A jawne są, można obejrzeć. Tak, podejdźcie, proszę bardzo, ile to kosztuje. Jawne są uczynki ciała. Jawne są te przedmioty leżące w straganach, na straganach. Straganach ciała ludzkiego, bo to jest to, co otacza nas. To jest to, co jest na zewnątrz. A więc to są te stragany. Ciało nasze to jest ten stragan, który otacza miejsce święte i miejsce najświętsze. I jak ono wygląda? Jawne zaś są uczynki ciała, mówi apostoł Paweł. Mianowicie, nie w każdym przypadku te same stragany. Nie każdy ma ten sprzedaje, kupczy w tych samych straganach. Mianowicie, wszeteczeństwo, jeden stragan, nieczystość, kolejny stragan, rozpusta, kolejny stragan, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwa, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. To nie jest koniec, bo Paweł mówi tym podobne. To znaczy, że są jeszcze następne. Więc okazuje się, że nawet to najświętsze miejsce może być otoczone rzeczami, jakimi, tak jak Paweł to nazywa, cielesnymi, straganami.
straganami. Powiedziałbym, to są właśnie te wyłączniki, które sprawiają, że ta potężna moc z tej potężnej elektrowni, oczywiście to mówię przenośni, nie może wypływać, ponieważ te właśnie wyłączniki powstrzymują jej płynięcie. I ciekawą rzeczą jest, bracia, gdybyśmy paralelne, to samo miejsce, które czytaliśmy z Ewangelii Jana, czytali z Ewangelii Mateusza, to byśmy coś ciekawego mogli zauważyć. Co? To samo miejsce, gdy Pan Jezus przyszedł do świątyni i wypędził, to jest tym razem w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, od 12 wiersza. I tu jest powiedziane, że gdy Jezus wyrzucił wszystkich, a więc to, co przeszkadzało, i to, te stragany poprzewracał, powyrzucał, rozprawił się z tym. Zauważcie, natychmiast nastąpiła reakcja. Jaka? Ślepi widzieli, chromi chodzili, głusi słyszeli. Natychmiast. A w świątyni rozległa się jedna triumfalna pieśń. Hosanna na wysokościach! Czego przed tym nie było. Dlaczego? No bo te stragany temu przeszkadzały. Skoro już użyliśmy tego porównania, nasze ciała, nasze ciało, które choć jesteśmy wierzącymi, no ciągle jest gdzieś tam ciągle stoją jakieś stragany. Czy myślisz, że nie? Kto myśli, że nie, niech podniesie rękę do góry. A mówię to dlatego, ponieważ chciałbym się zapisać do Twojej szkoły, żebyś mi pokazał, powiedział, nauczył. Jak to jest, że w moim ciele jeszcze się gdzieś objawia czasem zazdrość, stragan, zazdrość, gniew, stragan, podejrzliwość, obmówiska. Jak to jest, że ciągle jeszcze spotykam w sobie właśnie te stragany i mówię Wam szczerze, proszę Panie, proszę Pana, weź Panie bicz. Weź bicz. Nie głaskaj. Nie obchodź się ze mną litościwie z tymi moimi straganami. Weź bicz i poprzewracaj te stragany. Żeby wreszcie przez moje życie zaczęła się objawiać swoja chwała i pełnia mocy, która oczywiście nie jest tam gdzieś daleko w niebie, tylko tu, ale ciało moje jest tą właśnie przeszkodą. Te stragany są przeszkodą. One zagłuszają. Gdy Jezus to porozwalał, usunął, moc Boża zaczęła się przejawiać. Gdybym was teraz poprosił, każdy z was, niech włoży ręce swoje na kogoś. Ilu z was by to zrobiło? No przecież wiem, że ileż razy to próbowałem, ale niektórzy stoją. I tak sobie myślę, co jest? Dlaczego? Stragany. Fałszywa skromność. No a fałszywa skromność, to co to jest? No to jest stragan. My jesteśmy do tego powołani, aby z nas tryskały rzeki wody żywej. Halleluja! Halleluja! Czy jesteś gotów prosić dziś Pana? Panie, weź powróz i poprzeganiaj i powywracaj wszystkie stragany mojej cielesności. Powywracaj wszystkie stragany mojej cielesności. Jeśli pozwolimy na to Panu, to jestem przekonany, że wtedy zaczną się dziać te rzeczy, które się działy w świątyni, kiedy Jezus ją oczyścił. Halleluja! To jest tyle na dzisiaj. Niech Pan nas błogosławi.